kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Cześć, witajcie, z tej strony Kusiek, witajcie w kolejnym odcinku Cities Skylines. Słuchajcie, dzisiaj stwierdziłem, że tak, tutaj sobie zrobimy strefę przemysłową, a tą strefę całkowicie dzisiaj tutaj stąd wyautujemy, więc tutaj ją odłączam od razu. Niszczymy te drogi w zasadzie wszystkie, jak leci. Aż tu nie będzie tej strefy, tu może kiedyś zrobimy jakąś strefę mieszkalną czy coś, nie wiem. Się okaże. Już ta czarna woda i let's guess. Tam sobie też dorzucimy jeszcze strefę taką ze specjalizacją dodatkową. Okej. Okay. W sumie tu autobusy jeździły, ale to nic, to tam tak to przebudujemy. Okej, okay, no i rozbudujemy tam też, słuchajcie, tą strefę mieszkalną. Okej. Okay. Wszystko w porządku. No i żeby do tego doszło jeszcze, to musimy tutaj ten kawałek drogi musimy odciąć. Tu. Dobra, i tu musimy zrobić, słuchajcie, nowy zjazd. Taki, który będzie obejmował oba kierunki tutaj. Dobra. Trzy drogi. Zjazdy i rozgałęźniki. I musimy tutaj wkomponować jakiś taki rozgałęźnik, który da nam właśnie coś takiego. Albo tego typu. Nie byłoby to złe. To odpada. To też. To też. Tutaj raczej na autostradę no nie będziemy wiadomo robić. O, tu mamy takie zajezdnię autobusową. Ewentualnie coś takiego. Też to ma znowu takie zwężenia niepotrzebne. To jest małe. Musimy jednak zadbać o to, żeby tutaj co jak co było. Żeby coś takiego przeinwestować. Ciasne też tu. Rondo? Kurde, nie wiem, czy chcę pchać w coś takiego rondo jeszcze tutaj. Dobra, chyba weźmiemy ten, jest taki najbardziej realny. No dobra, musimy tutaj w takim wypadku jeszcze kawałek tej dzielni tutaj usunąć. Niestety na potrzeby przebudowy. Okej, myślę, że tyle powinno wystarczyć. Kurczę ten. A dobra. Zresztą ta przychodnia lekarska, czy jak to co, jak zwał. No właśnie, wiedziałem, że ona będzie przeszkadzać. Więc musimy ją przenieść. Na razie musimy ją wkomponować tutaj. Trudno. Demet, co ja żem zrobił. Gdzie chodzi o tą standardową opcję pół stopnia. Cak. Thank you.
Okej, okay. Teraz najważniejsze. Pół stopnia standardowo. Ale ładna. Tu ma fajne pasy w ogóle. Mhm. Tu jest trójka na cztery. To w sumie dobrze, to je puścimy tą drogę. O, cyk, teraz będzie lepiej. Trzy pasy tu i trzy pasy razem, no cztery pasy mamy tutaj nawet. To jest gites, dobra. Teraz musimy się tu podłączyć znowu. Z tym. A, bo to była szersza. Dobra, to nic, weźmiemy sobie tą. Ups, nie, dobrze było. Nie, dobra była w sumie, żeby nie patrzeć. No tu to trochę będzie... Se inaczej trochę szło. Zrobicie wrażenie, że idzie jakoś tak krzywo? Ale dokąd to idzie? To idzie aż... tutaj do mostu. Moglibyśmy... nie wiem czy to... musimy całkowicie puścić tutaj na nowo. Kawałek. Dobra. Tak chyba będzie najlepiej. Możemy puścić sobie te bez problemów. Okej. Okay. Perfekt. Dobra, tutaj lecimy w tym kierunku, tu lecimy w tym kierunku. Czyli tu musimy... a i tu musimy zamienić w tym kierunku. Okej. Okay. Dobrze jest. Tu będzie kurczę gorzej, bo tu już mamy jeszcze ten. Tu już będzie nieco gorzej. Aczkolwiek może nie tak praktycznie. A nie, nawet nie. Nawet nie. Tak się zastanawiam, słuchajcie. Już tu jestem, nie? Czy by tutaj nie wkomponować bramek? Bramki tu i bramki tu, nie? Punkt poboru. Tak, punkt poboru opłat. Jednokierunkowy. Jednokierunkowy, dokładnie. To byśmy włożyli. We all want to be prepared. We all want to be sure that the people we leave behind don't think we're jerks. That's where final insurance comes in. We provide peace of mind for when you rest in peace. Ale dwukierunkowy to jest jak? Że jak? Aha, na tej zasadzie, dobra. Coś takiego można wprowadzić. Tutaj. Płatnej dziękuję, dobranoc. Nie ma. A, do dużych punktów nie możemy. Duży punkt pobierał pod jednokierunkowy. No właśnie. Ale w sumie... powinni sobie dać radę tutaj. Whatever it is that gets
gets you all wound pyk, pyk. Up and bothered, or filled with dread or misery, or whatever it is that troubles you. That's not a good thing. Od razu ceny za dolar czy euro 50. Zwykły i 3 eurosy. Ciężarówka. Dobra. A, to jeszcze wodę potrzebuję. Boże. Po co mi tam woda? Tutaj damy jeszcze im tak, żeby oni na tym odcinku tutaj pasów nie zmieniali już. Jak jadą sobie tym, to niech sobie jadą cały czas tym. A to się nie będą blokować tutaj, tak że będą wszyscy zjeżdżać do jednego. Czyli tak samo. O, pięknie. To korzystają z wszystkich, bo tak to oni by tutaj w tej grze korzystali tylko z jednego. To nieważne, reszta bramek, tam po co tam jechać na kolejne bramki. Jak będą automatyczne, to już będzie spoko, ale... Ale tu myślę, że to będzie dosyć dobrze zarabiać. Opłat za samochody w zeszłym tygodniu 34 już, dopiero co postawiłem. 42 tutaj. To nie jest złe rozwiązanie. Trochę owszem, generować to może korki, ale jak coś to może przesunąć gdzieś dalej, nie? Jezus, jaka ta czarna woda jest kazowana. Dobra, i tutaj teraz tak. Bierzemy tą. Co my tam mamy? Mamy coś tam? A tam jest... tam jest... Dobra. Tyle. I tutaj sobie wykorzystamy tak samo tą drogę. Sobie tutaj. Pyt. Ctrl O. 70. Nawet. Nie wiem, jak jest tutaj. 70 to będzie chyba. No. Bum. Tutaj tu byśmy co... zrobili, a to nie, bo to jest tutaj, musimy wziąć do ronda tą drogę. Dobra. Przejście dla pieszych. Przejście dla pieszych, rzecz jasna, tu nie mają sensu. Tu też nie. Tu też nie. Też nie. No i tutaj też nie. Dobra. Co się tu... Kurde, jak tu się kurkuje. No nie wiem, czy to jest faktycznie... 62 samochody. 46. Też nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, jak tu będzie tak wszystko... Jak tu wszystko będzie tak stało. Też tutaj jadą ci, co jadą na wprost, także tak naprawdę czy oni tu będą stać, to bez różnicy, nie? Bo ci jak będą są wyjeżdżać, to oni jadą sobie tędy, pyk i oni zajmują tak pas ten.
To jest w sumie ten pas jest w ogóle. Don't care, tak naprawdę. Czy tu będzie korek? Bo to oni sobie tylko jadą tam tranzytem tutaj. Ale tu mogą stać. To do niczego się nie. W niczym to nie koliduje. Tu zrobimy ciąg dalszy. Wystarczy. Zrobimy ciąg dalszy tej strefy takiej mieszkalnej. Żeby oni mogli też tutaj dojeżdżać do pracy i tak dalej. Dobra. Potrzebuję tutaj jeszcze puścić wodę. Wrócimy sobie dotąd. Okej. Okay. Porządeczku. Zwrócimy sobie za tą puszkę. To jest dwupasmowa, tak, dwupasmowa. Okej, okay, w porządku. Oni jakoś specjalnie mieszkań jeszcze nie chcą, ale stawiam, że zachcą. Okej. Okay. Tak, ścieżka podniczek tutaj, pyk, pyk, pyk tutaj. Okej, okay, tu później sobie zrobimy jakieś przejście. Hi, this is your host Katie Calloway, and you're listening to Calm the Mind. We just got a great question from one of our listeners about meditation. James writes, when I try meditating, I can't stop thinking about keeping my mind blank. And then I start thinking about how I can't stop thinking about it. Ah, Jamie. Nie wiem, czy to nie trzeba będzie zrobić, słuchajcie, tego. Jakiegoś parku dodatkowego, nie wiem. Czy szkół akurat nie, no bo tutaj jest, tutaj będzie precz z edukacją ciąg dalszy. Ale nie wiem, czy reszta takich ważniejszych usług tutaj, no chyba będzie musiała zaistnieć. Dobra, ale tutaj zrobimy wyjazdówkę, tak. Dokładnie, i tutaj też zrobimy wyjazdówkę. Okej, okay, a tu będzie wjazdówka. I ta wjazdówka może być w sumie drogą troszeczkę szerszą. Też w sumie. Czteropasmowa droga. O właśnie. W sumie też jest trochę bez sensu, bo oni i tak tutaj zrobimy tak, że tutaj też dostaną tą. Okej, okay, no bo tutaj w sumie tej nie mamy tak naprawdę. W sumie tak czy siak tutaj będą musieli się zamienić, czy zjechać tak naprawdę, nie? To okej, okay, to ma jeszcze rację bytu. Także tu, nie, tu już będą musieli zjechać po prostu. Dobra. Zróbmy jeszcze wodę. Pytanie jak tutaj, nie, prądy w sumie mamy w ulicy, więc... To co ja uwielbiam. Droga w, czy to może rury w drogach i później zostają nam takie cycki. Okej, okay, tutaj.
To i tak się musimy gdzieś podłączyć. Okej, prądy, rozumiem, są. W porządku. To teraz to musimy zrobić przeskok. Okej. To możemy to. Rzecz jasna do tego, do ulicy tutaj tej głównej wiadomo, że nie będziemy budować tego, ale i w sumie tutaj możemy też już sobie powiększyć to, prędzej czy później i tak tutaj pewnie rozbuduję tą strefę. Okej. W porządku. W sumie dużo takiego miejsca zostało, nie? No dobra, na razie niech będzie. Dobra. I tutaj jeszcze tych. Na razie myślę, że tyle będzie gites. W ogóle taka jakaś górka jest, nie wiem, nie? O. A, to moc pędzla jest za dużo. Nie, jednak mi się wydawało. Myślałem, że tu jakaś górka jest za tu. A, test. Proszę, te góry kiedyś może trzeba będzie jakoś zagospodarować, ale to po. Nie wiem, czy mnie dwójka cytisków nie zostanie. Zobaczymy. Mam projekt z edukacją. Czy już mogą tu przyjeżdżać, to mogą. Korek tutaj jest jak fix, ale zobaczmy. 62 samochody. 60. What the hell? Co takie skutki? Halo, czemu my nie zarabiamy? Albo przemysł chyba. Tak. Wydatki, na co mam włączyć najwięcej wydatków? Drogi, 6000. Łocie panie. Czekaj. Wydatków mamy łącznie 27 tysięcy, a łącznie przy 26 tysięcy? Skąd tyle tego? Spróbujmy ten budżet obniżyć do 50%. Coś tu jest. Tak, dobra, obniżyliśmy budżet, mamy już 7 tysięcy. No w sumie tutaj służby utrzymania drogi i pługi śnieżne tam nie są potrzebne do niczego. No bo tutaj mamy roboty, budżet pozwala decydować, ile pojazdów służb drogowej i pługów śnieżnych pracować ma na drogach. A my tutaj nie mamy żadnej. Jaka służba drogowa? Co oni niby mają robić? Ta służba drogowa. To chyba nie ma sensu. Jak się będą skarżyć jakoś bardzo, to wtedy się zobaczy, co się będzie działo. Ale tak to wszystko będzie raczej funkcjonować normalnie. To jakieś służby drogowe, to tutaj to i tak, to tak, no. Za bardzo, ale zmieniałem 200 tysięcy, pamiętacie? 200 tysięcy, zeszliśmy do 50 tysięcy. No w sumie oni chcą tą strefę. Strefę przemysłową. Na przemyśle, jakby nie patrzeć, się dobrze zarabia, ale ja im ten przemysł, jakby nie patrzeć, no odłączyłem całkowicie. Dobra. Były takie drogi przemysłowe. Swego czasu. No właśnie.
Mała droga przemysłowa. Cobblestone. Dobra, mała droga przemysłowa. No dobra, okej, zobaczmy. Coffee. Fuel of the modern economy. Taka brzydka jest ta droga, no ale... Italian tradition of burning beans and drinking the bitter bean juice. Ale jest to nieważne. Burn bean coffee. Our environment is perfect for all of your work needs. There's no better place to be distracted than the Burn Bean Coffee Shop in Cafe. Our coffee technicians are trained to make a variety of coffees and sugary coffee themed drinks just as you like it. All while generally making more noise than anyone could reasonably ignore. So drink up and let the productivity flow. Sippy sip, coffee fans. Burn Bean Coffee. Get it. Dobra, tu też trzeba będzie wodę podłączyć. Ale kurde, dalej lecimy. Tuska są, dobrze. And get a child salmon entree free. You heard right. Bring in any fish and get a free child salmon. Ale dobra, zaraz się zacznie tutaj nam budować ten przemysł. To wydaje mi się, że chodzimy w górę, no bo przemysł będzie płacił podatek. A na chwilę obecną tego podatku, no jakby nie patrzeć, nie płacą, no bo zwyczajnie tego przemysłu nie ma. So, welcome on into Fish Brothers Seafood Themed Restaurant, where every... Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately, if any is available. Ho, no, to tego się nie spodziewałem, meteoryt, ale nie mam... Nie zbudowali służb wykrywania katastrof niezbędnych do uzyskania dodatkowej informacji o katastrofie. Czyli, słuchajcie, będzie leciał meteor. Mapa jest na tyle duża. Nie! Avoid the impact site and head to shelter if any is available. No dobra, to już jest takie halo. Uderzyło mi w... No dobra, jakby nie patrzeć, to... No dosyć blisko, można powiedzieć. Tutaj już mieliśmy... No nie było to gdzieś tu, czy tu na obrzeżach. Tylko bliżej centrum. Gdybyśmy już tu mieli coś zbudowane, to ten, to by uderzyło. No, uderzyło jednak co prawda w drogę, tak? No co prawda nie... 7-7, także no jeden z większych, ale... Okej. Okay. Zajmijmy się tym w takim wypadku. Okej. Okej, a czemu tak brzydko? Tak musiało być. Okej. Jeszcze tutaj trzeba to podłączyć. A, tylko musimy naprawić jeszcze kierunki. Okej. Okay. Ten kierunek idzie w tą stronę, jest wszystko okej. Okay. Idziemy w tą stronę. Okej. Okay. Naprawione. Ślad jest, no ale ten ślad zniknie. Ale, o, co prawda zniszczone tylko drogi. 2 kilometry dróg zniszczyło. Meteor. No to się widzę, na razie tak nie za bardzo chcą budować. Jeżeli chodzi o mieszkańców, ale zarabiamy, powoli zarabiamy. Strefa przemysłowa też tak nie za bardzo bangla. Niby chcą ten przemysł, ale...
Może nie tutaj jednak. Dajmy im trochę, trzeba będzie dać trochę czasu, mi się wydaje. Tu jest znowu zapadlisko, które kiedyś też się otworzyło. Okej, naprawione. Gdzieś jeszcze jakieś było, ale gdzie? Okay, to na pewno nie. Gdzieś jeszcze było jedno, ale... Nie mam żadnego pojęcia gdzie. Kurczę, ale tu jest coś, mówię, to z tą kasą jest problem. Coś tam tutaj pożera kasę. Jak mieliśmy ten przemysł, to tam jeszcze tam tak nie żarło tej kasy. Tutaj tak o, zaczyna się budować, dobrze. Dobrze jest. Przyspieszmy czas, zobaczymy co się zacznie dziać. W ogóle. Okej. Ano nie. Teoretycznie tu się powinien zacząć budować ten przemysł. Ja rozumiem, że daleko i w ogóle, ale przecież bez przesady. Wyznaczona strefa. Oni mi się wydaje, że ten przemysł sobie na razie tutaj zaklepuje. Bo widzicie, tutaj w sumie teraz mało którzy, żeby tutaj nie pracowali, znaczy w sensie, żeby tu nie mieli, by mieli problem z pracownikami. Tak, teraz sobie tutaj dałem przemysł. Podejrzewam, że oni się tutaj zaraz, o widzicie, już się budują. A ci tutaj tak jeszcze nie za bardzo. Myślę, że jak oni tutaj zamieszkają bardziej, to wtedy ten tutaj przemysł też wzrośnie. Dobra, ale tu chyba zrobię jeszcze drogę. Szkoda tego miejsca trochę marnować. I tu jeszcze muszę być tak. A i tu rzecz jasna też. No bo tu się momentalnie zbudowali. Czyli na razie tak jakby ci mieszkańcy, ale strasznie nam kasa skacze. Skąd tak jest? Takie. Nagle jest 9 tysięcy, zaraz jest na minusie. Skąd takie spadki się robią? Nie wiem. Przecież bez przemysłu? Patrzcie, tygodniowe wydatki na obszar przemysłowy przemysłu rybołówstwa. No to widzę, co tak najbardziej skacze. Teraz mam 9 tysięcy na plusie. Dobra, a zobaczmy, jak będzie, jak zacznie spadać. Ja nie wiem, czy to nie przypadkiem nie ta fabryka mebli tam. Widzicie, teraz mamy 2700, tu już mamy też na plusie mocno. Około 2700, dobra, powyżej 2000. Zobaczmy zaraz, jak będzie spadać. O! Dobrze jest. Cztery tysiące już mamy. Ale mi się wydaje, że to czy ta fabryka mebli, boże, co ja mówię. Piekarnia. Mi się wydaje, że piekarnia tutaj dawała w tyłek. Znaczy, że ona trochę tak... Chociaż utrzymanie jest 1144 tylko.
Kurczę, niekoniecznie, kurde. Ale już mamy wyliczyć, teraz jest na 9500. Chyba ważymy. Chyba jednak ten przemysł tutaj. Wiecie, pojawi się przemysł i już. A my mamy, jakie mamy podatki na przemysł? 12%, no to w sumie jak nie było przemysłu. Albo był taki mały, to ten. A spróbujmy im ponieść na 13. Czy będą narzekać? A wiecie, znowu z 9 nagle spadło do 3. I takie. Ale może nie będę jakoś specjalnie narzekać. Czyli na razie nie narzekają, ale to czasami musi trochę czasu upłynąć. 1700, to mamy 1700, zobaczmy ile nam 1200, widzicie, tygodniowe wydatki na obszar przemysłowy, czyli jak nam spada to, no ale wydatki, to czy jakbyśmy mieli mniejsze wydatki, to czy powinniśmy zarabiać więcej, ja to nam... No bo tutaj dochody mamy z tego. Przemysł i fabryki, to jest to. Z tych autostrad, widzicie, mamy 160 euro. To nie jest jakoś 170, do 200 eurosów podejrzewam. Ale patrzcie, widzicie? 9000. Z obszarów przemysłowych i rybołówstwa. I nagle 1000. Się wydaje, a zróbmy taki myk, że ja chyba jak ona wypluwa tutaj te wyroby, to wtedy dostaję. A wyłączmy na chwilę. Zobaczmy, co się stanie. Mamy 2000. 4. Albo może się zgadza wszystko, że to pod koniec tygodnia, powiedzmy, tutaj nam skacze i rozpoczyna się nowy tydzień i zarabiamy mniej, nie? No bo się rozpoczyna nowy tydzień, nam mija dzień, dwa, nie? W sumie nie widzę, żeby to miało jakieś znaczenie. I znowu widzicie, teraz 900. I znowu 9000. 10000. Strasznie, strasznie tutaj te obszary przemysłowe nam skaczą. Ale te obszary przemysłowe to są też to. Mi się wydaje, że jak oni po prostu sprzedają plony i tak dalej, to wtedy dostajemy zysk. Jeżeli oni nie sprzedają, no to wiadomo, że tak chwilę nie dostajemy. Chyba będzie tak skakać. Ale w każdym razie już się odbiliśmy, już mamy 140 tysięcy. Także idzie to w dobrym kierunku. O, i patrzcie ile tego. No wiadomo, tylko mieszkańców trzeba. Chociaż i tak się tutaj szybko wybudowali. Nie powiem, ale ekspresowo. No nie, tutaj nie. Coś się tu, widzę, okradają. Już się tu kradną. Policji by tu pasowało, ale jak to, że... Jak to się stało, że nagle tutaj ten? Przyjechały tu jakieś policjanty? Dobra, damy tu jeszcze. Okej. Okay. Wyznaczy, że brak pracowników. No ale ci pracownicy spokojnie mogą sobie tutaj śmigać, ale widzę, że tu mogę nawet im ciepnąć taki ten. Takie przejście, bo tutaj w sumie mamy. Okej. Okay. Tutaj damy pyk, pyk, pyk. Okej. Okay.
tu będą sobie mogli na legalu przychodzić do pracy. Jop. No tu na rondo pasuje, żeby jechali, no nie będę im dawał tutaj przejazdu jeszcze samochodami. Nawet tunel, żeby robić, żeby oni specjalnie jechali na rondo. No, znaczy na to rondo sobie mogą przejechać. Ale przynajmniej mamy tutaj... No i w sumie jak tam... Wiecie, już nie ma tego problemu z pracującymi. Już sobie tak szybko pracę znaleźli? Bardzo dobrze. W sumie tutaj parki. Czy ja wiem, czy parki są potrzebne? Bardziej mieszkańcy, kurczę. Pracujcie, a nie... Ile chętnych w ogóle do pracy. O, duże miasteczko jeszcze zarąbić. No, tu już ma kto pracować. Okej. Zrobimy jeszcze tak. Dobra, woda. Sobie oczywiście też ogarnąć. Tak. Perfect. No, muszę przyznać, że całkiem. 230 tysięcy, nieźle. Wyszliśmy z tego kryzysu. Był chwilowy kryzys. Daję radę. Tempo produkcji wzrosło do 100, a czemu? Nie potrzebuję takiego dużego tempa. Myślę, że na 65% tym razem zostawimy. Dobra, słuchajcie. O, już tu się zjarało. Dobra, słuchajcie, to więc co? Widzimy się w następnym odcineczku. Dzisiaj żeśmy tutaj rozbudowali przemysł. Chodziliśmy trochę w innym kierunku i nawet widzę, dają sobie teraz radę tutaj. A, tu jeszcze w ogóle światło mamy. Jak to światło, to już rzecz jasna wyłączymy. Nie ma najmniejszego... Kurde. Nie ma najmniejszego sensu tutaj. Dobra, tu chyba nigdzie nie ma świateł, nie. Nie potrzebują. Tutaj chyba też nie jest dobrze. No to dobra, słuchajcie. Dzięki dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie. No i hej.